Gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Wiceministrem spraw zagranicznych jest pan od 19 marca 2019 roku, czyli to jest właściwie miesiąc i kilka dni. To prawda, od marca pracuję w gmachu przy Alei Szucha, ale sprawami międzynarodowymi zajmuję się dużo dłużej. W ostatnim czasie, przez ostatnie 4 lata pracowałem w charakterze dyrektora Biura Spraw Zagranicznych, wicedyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta, więc tą tematyką międzynarodową, dyplomacją zajmuję się profesjonalnie już kilka lat. A co pana, by ostrożnie z odpowiedzią, ale co pana zaskoczyło w momencie, kiedy pan wszedł do gmachu przy Alei Szucha, czyli do siedziby ministra spraw zagranicznych? To, co na pewno jest zaskakujące, no to ilość informacji, która spływa do gmachu. To było dla mnie dużym zaskoczeniem. Każda placówka raportuje i raportuje, muszę powiedzieć, w sposób bardzo profesjonalny tych klarisów, jak my to nazywamy, dokumentów jawnych, niejawnych. Jest bardzo dużo, to jest kilkaset stron dokumentów dziennie, które do mnie trafiają. Oczywiście no to pomaga później w podejmowaniu decyzji, ale jeśli pan pytał o zaskoczenie, no to było jednym z tych rzeczy zaskakujących. Wbrew pozorom atmosfera w gmachu i współpraca, a często się mówi, prawda, że to jest takie specyficzne bardzo miejsce, było bardzo przyjemne. Mnie też rzeczywiście pomogło to, że pracowałem w Kancelarii Prezydenta właśnie w Biurze Spraw Zagranicznych i dla mnie naturalnym partnerem były i wszystkie placówki, nasze placówki zagraniczne, i sam gmach, także jeśli chodzi o atmosferę współpracy, bardzo sobie to chwalę. Pan ma dużą odpowiedzialność za te wszystkie kraje, nazwijmy to postsowieckie, tak. Czyli Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan. Azja Centralna, tak, Kaukaz Południowy, z wyłączeniem rzeczywiście państw bałtyckich, to jest cały obszar postsowiecki. No rzeczywiście, no nie jest to być może najłatwiejszy kawałek chleba, ale z drugiej strony bardzo ciekawy, no i też dla Polski przede wszystkim bardzo ważny. To zacznijmy od Ukrainy. Co przeczytał pan w tych raportach jawnych i niejawnych po wyborach na Ukrainie, po zwycięstwie pana Zełenskiego? Panie redaktorze, to co jest najważniejsze w kontekście tych wyborów, to fakt, że wybory przebiegły spokojnie, obserwatorzy zewnętrzni, przypominam też polscy obserwatorzy, myśmy wysłali bardzo dużą liczbę obserwatorów, zgodnie powtarzają, że te wybory przebiegły spokojnie, zgodnie ze standardami międzynarodowymi, co też świadczy o pewnej dojrzałości instytucji ukraińskiej, dojrzałości społeczeństwa ukraińskiego. Nie mieliśmy do czynienia z większą ilością fałszerstw, prawda, czy jakichś tego słynnego admin resursu, naciskania na pracowników administracyjnych, które niestety na obszarze postsowieckim dość często się zdarzają, i to należy odnotować i z tego należy się cieszyć. Z drugiej strony no, mamy oczywiście wynik wyborczy taki jaki mamy, gigantyczne poparcie dla prezydenta Zeleńskiego, 73%, nie było jeszcze w historii Ukrainy prezydenta z tak wysokim poparciem. A to, co jeszcze szczególnie nas cieszy, to fakt, że obaj prezydenci w sensie deklaratywnym jakby kierunkują się ku zachodowi, bo i prezydent Poroszenko, zresztą znany nami przez kilka lat, mieliśmy okazję z nim współpracować, udowodnił swoją prozachodnią orientację. Prezydent Zełenski deklaruje również prozachodni kurs Ukrainy. I to też oczywiście cieszy. Ale czy jakieś zmiany w relacjach ukraińsko-polskich się spodziewamy? No, na tym etapie to oczywiście jeszcze za wcześnie jest mówić. No, póki co jeszcze prezydent Poroszenko cały czas sprawuje swój urząd, zaprzysiężenie Wołodymyra Zeleńskiego pewnie będzie gdzieś na przełomie maja i czerwca. To, co dla nas jest ważne, to ja już też wielokrotnie powtarzałem, to po pierwsze utrzymanie tego proeuropejskiego, proatlantyckiego kursu, po drugie jakby wzmożenie tych działań modernizacyjnych,
modernizacyjnych, reformatorskich na Ukrainie, bo tego oczekuje społeczeństwo ukraińskie. Wybierając prezydenta elekta, prezydenta Zełenskiego, no dało temu jasny wyraz, tak? Chce polepszenia sytuacji i materialnej, też takiej społeczno-politycznej. A po trzecie, i tutaj wracam do pytania pana redaktora, nam zależy na pewnego rodzaju progresie w tym dialogu, w dialogu historycznym, dialogu dotyczącym upamiętnień tej całej działalności strony ukraińskiej w ostatnich latach, która dotyczyła tematyki historycznej. I mam nadzieję, że prezydent Zełenski też będzie uwzględniał w tych swoich działaniach polską wrażliwość, aczkolwiek ważny jest też wynik wyborów jesiennych parlamentarnych. Pamiętajmy, że Ukraina wchodzi dopiero w proces wyborczy. Wygrał prezydent Zełenski, ale jesienią będą wybory parlamentarne, i które wyłonią nowy rząd. Tak, jak i Polska wchodzi w czas wyborów, podwójne wybory do Parlamentu Europejskiego i potem do polskiego parlamentu, też wybory bardzo ważne, i wtedy będziemy wiedzieć, kto z kim będzie rozmawiał, tak na dobrą sprawę, przez następne 4 lata. Powiedział pan, że społeczeństwo ukraińskie zagłosowało za zmianą, ale wiemy, i to nie tylko dostajemy raporty specjalne z Ukrainy, tylko czytamy w gazetach, wiemy, kto stoi za panem, za nowym prezydentem Ukrainy, że to jest nadal system oligarchiczny, tak na dobrą sprawę, że tutaj nic nowego się nie pojawiło. Dwóch oligarchów walczyło ze sobą. Jednym oligarchą jest obecny prezydent, drugim oligarchą jest ten, który wspierał i finansowo, i pewno w inny sposób nowego prezydenta Ukrainy. Ale ja bym chciał, żebyśmy jednak spojrzeli na to troszkę w inny sposób i dali szansę też prezydentowi Zełenskiemu. To jednak prezydent Zełenski nie jest oligarchą sam bezpośrednio, w przeciwieństwie do prezydenta Poroszenki. To jest ta znacząca różnica. Ale to willę na Lazurowym Wybrzeżu posiada. No jest bogatym artystą. W Polsce też są aktorzy, piosenkarze, którzy mają piękne domy i piękne wille. Myślę, że w showbiznesie nie jest to niczym dziwnym. Różnica jest jednak taka, że prezydent elekt Zełenski nie jest bezpośrednio zaangażowany, nie ma bezpośrednich konkretnych interesów ekonomicznych, bowiem nie jest oligarchą. Te wszystkie pogłoski, informacje o jakichś bliskich związkach z oligarchami, czy z konkretnym jednym oligarchą, no świadczą tylko o tym, że on ma, powiedzmy, ma lub może mieć te związki, natomiast mówię, nie jest bezpośrednio zaangażowany, i to jest znacząca różnica, i dlatego wygrał wybory. Znaczy, wyborcy ukraińscy zagłosowali przeciwko oligarchom, bo i prezydent Poroszenko, ale też pani premier Tymoszenko, która jeszcze w pierwszej turze odpadła, no są, bardzo silnie się kojarzą z tym systemem oligarchicznym, i ten system przynajmniej deklaratywnie w tych wyborach został przez społeczeństwo ukraińskie jakoś odrzucony. Czy nawiązaliśmy już jakieś relacje z nowym zapleczem prezydenta Ukrainy, nowego prezydenta Ukrainy? No, przede wszystkim prezydent Andrzej Duda nawiązał już bezpośrednią relację z samym prezydentem Zełenskim. Już była rozmowa telefoniczna. Odbyła się rozmowa telefoniczna. Prezydent pogratulował zwycięstwa, zaprosił do Polski. Także ten kontakt, i prezydent był pierwszym prezydentem, który wykonał taki gest, więc te kontakty już na najwyższym poziomie nawet są, ale i na niższym poziomie polska placówka jest w stałym kontakcie też z przedstawicielami tej tak zwanej Z-Komando, czyli tej grupy, która prowadziła kampanię wyborczą panu Zełenskiemu, także te kontakty są. I ważne jest zawsze ta pierwsza wizyta symboliczna nowego prezydenta, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Bruksela, może Moskwa, czego pan się spodziewa? W którym kierunku pojedzie nowy prezydent Ukrainy?
Oczywiście ta pierwsza wizyta zawsze jest najbardziej symboliczna. Ona pokazuje pewne kierunki polityki zagranicznej nowego prezydenta. Prezydent Duda, jak pamiętamy, pierwszą swoją wizytę złożył w Estonii w dniu, w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i to też pokazało pewnego rodzaju pomysł na politykę zagraniczną, zwłaszcza w tym kontekście wschodnim. No, czekamy na decyzję ukraińskiej nowej administracji. No my oczywiście zapraszamy i liczymy, że ta pierwsza wizyta będzie realizowana na kierunku zachodnim. Ja szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby prezydent Zełenski miał złożyć wizytę jako pierwszą w Moskwie. To dla mnie byłoby rzeczywiście bardzo dużym zaskoczeniem. Nie sądzę, że nie mam w ogóle takich sygnałów, żeby coś takiego było rozważane. Więc no, my jesteśmy otwarci, zapraszamy. Jest nowa ustawa o języku ukraińskim, przegłosowana przez ukraiński parlament. Czy są jakieś niebezpieczeństwa dla Polaków mieszkających na Ukrainie? To, co niepokoi przy okazji tej ustawy, to pośpiech w jej uchwalaniu i według naszej takiej, no, póki co pobieżnej analizy do raptem kilka dni, ona jest napisana w sposób taki, powiedziałbym, dosyć niechlujny. Widać, że ustawodawca ukraiński spieszył się z jej przeprocedowaniem. Jak rozumiem, w kontekście wyborczym, no bo prezydent Poroszenko zapowiedział podpisanie tej ustawy, prezydent Elek Zełenski dystansuje się od tej ustawy. Ja oczywiście oddaję prawo Ukraińcom do szanowania swojego języka. To, co nas jednak w jakimś sensie martwi, no to brak drugiej ustawy dotyczącej ochrony języka mniejszości zgodnie ze standardami międzynarodowymi, do których Ukraina też się zobowiązała. No i oczekujemy, że w najbliższym czasie tego typu ustawa zapewniająca pełną ochronę językom rdzennym, językom mniejszości zostanie również przeprocedowana. To, żeby zakończyć ten wątek ukraiński, spodziewa się pan polepszenia tych stosunków polsko-ukraińskich, czy sytuacja będzie bez zmian, a może pogorszenie? Stosunki polsko-ukraińskie w ostatnich latach w pewnych zakresach są bardzo dobre, jeśli chodzi o tematykę bezpieczeństwa. Tutaj ta współpraca kwitnie, mamy jakby wspólne inicjatywy, jest polsko-litewsko-ukraińska brygada w Lublinie. Jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, też Polska dla Ukrainy jest najważniejszym partnerem handlowym w zakresie i eksportu, i importu. Jeśli chodzi o takie kontakty międzyludzkie, dużo rzeczy się dzieje, prawda? No, sami widzimy dużą liczbę Ukraińców w Polsce i oni jakby przyjeżdżają, tutaj studiują, pracują, lojalnie się zachowują, więc jakby też nie możemy patrzeć tylko na stosunki ukraińskie przez pryzmat tych spraw trudnych, chociaż one są. I ta tematyka historyczna, o której rozmawialiśmy przed chwilą, no, silnie rzutuje na te stosunki. No ja mam nadzieję, że tutaj pewne kroki zostaną poczynione ze strony ukraińskiej, bo to strona ukraińska w ostatnich kilku latach podjęła takie decyzje, które te stosunki delikatnie obciążają i wynik wyborczy prezydenta Zełenskiego, a przede wszystkim wynik wyborczy prezydenta Poroszenki, dosyć słaby, pokazuje, że opieranie się na tej takiej narracji nacjonalistycznej wcale nie daje żadnego sukcesu politycznego na Ukrainie, tak? Znaczy, kandydat tych skrajnych nacjonalistów na Ukrainie zdobył 1% wyborców, tak? A prezydent Poroszenko, który też próbował jakoś zagospodarować to środowisko, w pierwszej turze zdobył 16% głosów. No to naprawdę nie jest wielki wynik. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:31. Słuchają państwo Poranka Wnet, a gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Trochę dalej na wschód się przesuńmy. Moskwa, relacje polsko-rosyjskie, jaka temperatura? Operujmy skalą Kelwina, czyli od 0 do 200, nie, 0 Kelwina to jest minus 273 stopnie Celsjusza, czyli jak blisko jesteśmy 0 Kelwina? No,
Te relacje, panie redaktorze, no nie są najłatwiejsze. To każdy gołym okiem widać, są trudne, mamy zasadnicze rozbieżności w postrzeganiu jakby rzeczywistości nas otaczającej. My promujemy raczej współpracę i z naszymi sąsiadami, ale nie tylko. Realizujemy swoją politykę zagraniczną poprzez dialog, poprzez kontakty społeczne, poprzez kontakty gospodarcze, tak jak zresztą cały zachodni świat. Rosja realizuje swoją politykę zagraniczną przy pomocy twardej, także militarnej czasami niestety siły, łamie prawo międzynarodowe, inkorporuje konkretne terytoria. No to jest dla świata zachodniego, dla nas nie do zaakceptowania. No i oczywiście podejmujemy starania też celem nawiązania tych kontaktów z Rosją, celem przekonania ich do innego postrzegania rzeczywistości, no ale no, jakby dopóki na Kremlu rządzi ta ekipa siłowików, prawda, byłych oficerów KGB, ja też, no bądźmy realistami, trudno się spodziewać, że oni nagle staną się demokratami w pełni tego słowa znaczeniu. Czyli żadnego przełomu w tych stosunkach polsko-rosyjskich pan się w najbliższym czasie, w najbliższych latach nie spodziewa? Klucz do poprawy stosunków polsko-rosyjskich leży w Moskwie. To Moskwa podjęła i podejmuje szereg decyzji, które obciążają te stosunki. Starczy wspomnieć sprawę zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia. No, w sposób nieuprawniony, niezgodny z prawem, ale też niemoralny. Strona rosyjska przetrzymuje polską własność, uniemożliwiając przeprowadzenie odpowiedniego śledztwa w Polsce. No i jakby my domagamy się zwrotu tego wraku. Ale no, jest ale to jakaś korespondencja dyplomatyczna na ten temat, czy po prostu była korespondencja, nie ma odpowiedzi, czy jest odpowiedź rosyjska? Nie, dopóki nie skończy się śledztwo w Rosji, wraku nie oddamy i koniec, kropka. Takie jest stanowisko strony rosyjskiej, też wyartykułowane ustami chociażby ambasadora Rosji w Warszawie, że dopóki nie zakończy się śledztwo rosyjskie, wrak nie zostanie zwrócony, a nie zakończy się to śledztwo, i to mówią dyplomaci rosyjscy, właśnie wspomniany ambasador, dopóki w Polsce pojawiają się różnego rodzaju domniemane teorie dotyczące tej katastrofy. Więc jakby no nie ma... Przecież strona polska nie jest w stanie w żaden sposób w danej sytuacji, przy braku dostępu do podstawowego dowodu, zamknąć tej dyskusji, prawda? No bo śledztwo się ciągle toczy. Działania są podejmowane z naszej strony. Przy każdej rozmowie ze stroną rosyjską, ja sam ostatnio niedawno podejmowałem ambasadora Rosji. Oczywiście to jest główny temat naszych rozmów. Niedługo będą odbywać się konsultacje na poziomie dyrektorów departamentów odpowiednich w Moskwie pomiędzy Polską a Rosją, i oczywiście ten temat będzie jednym z tematów. My doprowadziliśmy w ostatnim czasie do przyjęcia rezolucji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, czyli tej organizacji, której Rosja jest częścią, w Strasburgu, prawda? Czy organizacji, która de facto zajmuje się przestrzeganiem, czy monitorowaniem przestrzegania praw człowieka, prawa międzynarodowego. No i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wydało rezolucję, w której kategorycznie wzywa Rosję do zwrotu tego wraku. Temat więc jest jakby no, po stronie rosyjskiej. To jeszcze tylko spójrzmy na Białoruś i relacje polsko-białoruskie. Jak wyglądają? My dostrzegamy w ostatnich latach delikatne ożywienie tych relacji i na poziomie takim społecznym, znów coraz większa liczba Białorusinów pojawia się w Polsce, i na poziomie gospodarczym ta wymiana handlowa rośnie, i też na poziomie politycznym doszło w ostatnich latach do kilku spotkań na wysokim szczeblu. No i liczymy też na intensyfikację tej współpracy w dalszych latach. To też zależy od strony oczywiście białoruskiej, ale my zauważamy pewną otwartość. Jest,
pozostaje ciągle problem polskiej mniejszości na Białorusi i funkcjonowania zdelegalizowanego przez administrację prezydenta Łukaszenki Związku Polaków na Białorusi. I to jest nasz twardy warunek, że związek ten powinien być na powrót zalegalizowany. Nieruchomości, które zostały odebrane, które zostały wybudowane też przy pomocy polskich środków, powinny zostać zwrócone. No i tego się oczywiście w rozmowach ze stroną białoruską domagamy, ale żeby móc się domagać, my uznaliśmy, że najpierw należy się spotykać, należy się kontaktować, no bo przy pełnym zamrożeniu stosunków, to mieliśmy informację też od Polaków na Białorusi, ta sytuacja ich była jeszcze gorsza. Dziś, mimo że są nadal, powiedzmy, ich związek jest nielegalny, to jednak ta opresyjność delikatnie zelżała. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:37.